Jeżeli pies z jakiegoś powodu nam się zgasił, a bardzo bym chciała jeszcze dalej poprowadzić ten trening, no to uczę ją takiego czegoś podążania za gestem, jakby siała baba mak, czyli mam to jedzenie tutaj, robię gest na zewnątrz, otwieram tą rękę i pies sobie zjada. Chodzi o to, żeby podążała za tym ruchem. O, i chwalę ją. Właśnie muszę zobaczyć ten merdający ogon, tą radość taką na pysku. Nie ja. Bo jeżeli tego nie będzie, to nie mogę wymagać od niej, że będzie w fajnym nastroju ćwiczyła. Raczej coraz bardziej będzie czuła się przymuszona do tych ćwiczeń. Nie ja, chodź. Nie ja. Nie ja. O, tak, tak, tak. I już następny smaczek. Mija. O, i już, żeby ona się w ogóle od pani nie odrywała. Można sobie też za chwilę zmienić rękę. Przełożyć flexi do drugiej i z drugiej ręki. O. Tak, świetnie. I też na tyle nisko, żeby nie podskakiwała, nie? Super. Dobra, i teraz spróbujemy sobie od razu przejść do targetu i klikania. Mija. Dopiero jak się spojrzy, no. Mija. O, i dać. I teraz już ta ręka nie ucieka w ten siała baba mak, tylko klikam za koncentrację, nie? Mija. Dobra, i jeszcze sekundkę poczekać z otwarciem ręki, niech ona podejdzie faktycznie do tego klikera, do tej, znaczy się targetu, i dopiero wtedy po sekundzie poklikać i otworzyć. Mija. Dobrze. I dać. Nie wpychać jej do pyska, tylko żeby sobie sama sięgnęła. No widać, że jest to niedoświadczony pies i bardzo szybko właśnie się blokuje, zwiesza, jak coś więcej jest wymagane. Więc znów spróbujemy sobie z 4 razy to siała baba mak, czyli prawa ręka, lewa ręka, prawa, lewa. I 5 raz to będzie target. Dobra, mamy fajny nastrój i próbujemy z tym targetem. I znów troszeczkę nam się popsuło to, że zdążyła od pani odejść, nie? Bo ona tak fajnie podążała. Zjadła? No nie, nie zjadła, właśnie. O to mi chodzi, żeby to zrobić bardziej płynnie, czyli kilka razy to siała baba mak i jak ona jeszcze jest przy mnie, to nagle włączam tą pięść, dobra? Bo teraz znowu było to, że ona zdążyła sobie odejść tutaj do mnie. No już klik, popatrzyła. No mówię, lepiej teraz znowu włączyć ją w to podążanie za tą ręką, nie? Czyli ze 4 razy to siała baba mak, jak ona jest blisko, to 5 od razu pięść. Żeby nie odeszła od tego. Oj, super, tak. Pierwszy raz, teraz drugi. Tak, teraz trzeci. Teraz czwarty. I teraz tak samo 5, tylko już będzie klik. Zatrzymanie i dać. Dobrze, i już następny smaczek. I zatrzymanie i dać. Zatrzymanie i dać. I teraz zatrzymanie, pauza, kliker i dać. Wydłużamy to, nie? Już się znowu zblokowała, nie? No to znowu ją ożywiamy. Ona musi uwierzyć, że my nie będziemy na niej wywierać żadnej presji. Że tu po prostu te ćwiczenia to jest świetna zabawa, można się rozwijać, można ciągle coś nowego robić. I że to, że coś jest trudniejsze, to nie ma być faktycznie trudniejsze, tylko ciekawsze dla niej, nie? Ja.
I właśnie po to nie karmimy psa z miski, bo jak widać bardzo dużo zjada w treningu. Jak się czymś interesuje, to wtedy blokuje w tył i mija. Trzy rzeczy na raz. No jestem uparta. Jak Mija jest uparta, to ja też. No teraz powinno być to podążanie, no bo ona siedzi, pani jej to prezentuje, ona nie jest szczęśliwa, to widać. No ma być, o, teraz jej można dać. Mija. No teraz ze względu na to, że jesteśmy na treningu, to zmienimy smakołyk. W życiu po prostu odpuszczamy psu. Jak zgłodnieje za pół dnia, jeszcze raz próbujemy. Dobrze, i dać. Super. Tak. Odblokowała się. Dobrze. Ja. To teraz bez klikera. Zatrzymanie, koncentracja jej na pięści, chwilę odczekać i dopiero dać. Bo mam taki wniosek, jak was obserwuję, że ten kliker troszeczkę ją w to wprowadza, że jeszcze ten kliker to jest dla niej za dużo, nie? Bo to jest pierwszy dzień w ogóle pracy z klikerem. I dać. No, może o to chodzić, bo teraz ładnie. I teraz zróbmy to wyraźnie, tak żeby było widać na filmiku. Zatrzymanie. Zatrzymanie, zatrzymanie. Tylko tak, ja chcę, żeby ona naprawdę się patrzyła na tą pięść, żeby była skoncentrowana. Jak będzie patrzyła, to wtedy dopiero otwieram, dobra? Nie jak liże, jak tam łapami coś robi. Nie. Czekam teraz. Nawet to, że siadła, to jest objaw tego, że się bardziej skupiła. Już ona jest w stanie zrobić więcej, naprawdę. Niech ona się skupi na tej pięści. Nawet jak siedzi, zaprezentować jej tą pięść i wychwycić to, że ona patrzy na nią i dopiero wtedy otworzyć. Otworzyć. Bardzo ładnie. To zrobię zbliżenie, żeby było... Na siedząco też jest ok. Po prostu, żeby była ta koncentracja. Mija. O, ona tym siadem jakby pokazuje pani, że jest skupiona, tak? Że zaczyna pracować, bo teraz to jej odchodzenie to jest, że nie pracuje, nie? A jak wróci do ręki i siądzie, to jest właśnie, że się skupiła. O, widać, teraz nie pracuje. Teraz się nasłuchuje, że za... Tak, na zewnątrz pada deszcz. No to odchodzę w tył i jeszcze raz jej to zaprezentuję. Blok smyczy, bo tak jak jeżeli ja odchodzę, a smycz się wydłuża, to nic dla psa nie znaczy, nie? A jeżeli jest zablokowana, to ten pies musi odejść razem ze mną. O, tak. Tak, tak, nasłuchuję tego deszczu. Deszczowa panienka. No to można zrobić tak, jak teraz jakby wybrnąć z tego problemu, że chcemy nadal ćwiczyć, a ona przestaje jeść, bo słyszy deszcz. Pokazuję jej tą pięść, ledwo ona na nią spojrzy, to otwieram i rzucam. Żeby ożywiam to jedzenie, nie? Żeby to się znów stało ciekawsze niż ten deszcz, bo teraz deszcz zwyciężył z treningiem. Nie. Jak tylko się spojrzy, o, to rzutka. Dawaj! Można razem z nią podbiec. Tak. Wiesz. I znów, dopiero jak spojrzy na pięść, to rzutka. Dobrze. Można ją też tak zmotywować, że dobrze, dawaj, dawaj, kochana. Nie. I tu uwaga, rzucamy jedną kulką, żeby dla psa było jasne, że spadła jedna i znów wracam do pracy.
a tak żywiej, weselej, bardziej dynamicznie, żeby po prostu zagłuszyć w jej mózgu te krople deszczu uderzające o dach. I w tył. Jak ona tam, to ja w tą. O, teraz, rzutka. Było to, że patrzyła. I rzutka. Tak, dawaj. I pokazać jej, gdzie to leży. I dawaj, dawaj. Tak, tak, tak. Nie rezygnuj. Tak, świetnie. I rzucamy tylko po jednym. Tutaj, mija. Lub jeżeli chce rzucić całą garść, no to tą garść w jeden punkt w ziemię, nie? Bo za chwilę znów będziemy miały problem z tym, że będzie chodziła i węszyła po podłodze i nie będzie chciała z tego powodu pracować. No tutaj, tutaj, super! O, dobrze, udało się. Idziemy? Ja? Nie. Tak, to było eleganckie, to było najlepsze na razie. Super, chodź, mija. Mija. Dobrze. Ja. Tak. No i fajnie. To jest bardzo pouczająca lekcja, bo dużo rzeczy tutaj nam się dzieje i od razu wychodzą różne ciekawe problemy właśnie z tą koncentracją, więc takie podstawy ogarniamy na różny sposób. I tutaj właśnie w tej pracy po mojemu ważne są te emocje, że pies ma być w dobrym nastroju. Naprawdę ma się cieszyć tym, co robi. A jeżeli nam się zwiesza, to jest to za trudne z dwóch powodów. Albo nie rozumie ćwiczenia, albo obciążeniem jest otoczenie, że to, co się dzieje dookoła, jest za trudne, nie? Za dużo rozproszeń. Zapaszki. To w tył. Nie pozwalam na to. W tył, w tył, w tył. I teraz. Super! Tak. Dobra. I wrócimy sobie teraz do klikania, ale do tego ćwiczenia pierwszego z placu. Że kliker oznacza, że dam ci jedzenie. I tak długo klikam i odchodzę w tył, aż ona przyjdzie i zje. Dobra? Robimy sobie z 3 minuty tego. I już, sięgam po następne, odchodzę i klikam, tak. Takie zupełnie pierwsze, podstawowe ćwiczenie z wdrożenia klikera. I daję. Tak. Już bym klikała, bo ona teraz poszła razem z panią ładnie. Tak naprawdę to dzisiaj był pierwszy moment, kiedy ten pies poszedł równo z panią i patrzył się na panią, że oczekiwał już, nie? Także już to też wychwytuje. I w tył, jak ona w tamtą, to ja w tył, w tył, w tył, jak ona... O, dobrze. Staram się nie klikać, jeżeli ona jest dupą do mnie, tak? Jeżeli patrzy sobie gdzieś... O, teraz klikać, super! O to chodzi, o to. Ona ma mieć ten pyszczek wzniesiony na panią, taki oczekujący współpracy. I tak jak powiedziałam, staram się nie klikać, jeżeli ona jest dupą do mnie. Czyli teraz wąchała te stojaczki, no to za to nie klikam. Dopiero klikam, jak się odwróci, a potem mam smycz flexi, że blokuję i idę w tył. Już klikam to, o, już za późno, przeminęło. To ja pani potem wyślę ten film i będzie widać dokładnie te momenty, jak ona świetnie już zerka. Na początku to jest trudne, bo ona zerknie i opuszcza tą głowę, nie? Że to nie trwa w tym. O, pięknie. Idę po inny smak. Dobra. To przerwa w filmiku.